Witajcie, z tej strony ponownie Starkey. Oto oczywiście Graveyard Keeper. I jak widzicie, tam delikatne przemeblowanie zaszło. Mamy dwa piecyki i możemy już teraz pełną parą ogarniać wszystko, co trza. W sumie, żeby móc spokojnie podchodzić do każdego tematu przytopiającego. Ale dobra, mniejsza z tym. Dzisiejszy cel, w sumie nie wiem co konkretnie, ale może spróbujmy zdobyć, jak to się nazywało, skrzynkę, nie wiem, jaką skrzynkę, modlitwę najwyższej jakości za zmarłych, bo w sumie przydałyby się bardzo wydajne zombiaki, żeby zautomatyzować w odpowiedni sposób, bardzo optymalny, bardzo dobry właśnie, jak to się nazywało, farmy. Tylko oczywiście jak zwykle gdzieś mi się zapodziały gluty czarne, które chciałem zbadać. No i niestety muszę znowu zająć się milionem ton kamienia, wiecie, znowu jak za dużo tego przynosi. Jeszcze się okaże, że potem przez to nie będzie przynosił nic innego, będzie w tej łaził z kamieniami, więc chociaż te kilka bloków zniszczę, resztę zostawię już na pakiecie do zniszczenia i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Dobra. Tyle w sumie niech na razie wystarczy. Dobra, zobaczymy jeszcze. Soczewki tu, części też, tak, dobra. Tak więc w sumie nie wiem, co mam jeszcze dodać, poza tym, że musimy znowu pójść spać i liczyć na to, że szybko się to ogarnie. Dobra. Tak więc na najlepszą modlitwę za zmarłych będziemy potrzebować sporo rzeczy. Na całe szczęście prawdopodobnie mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby móc się tym bawić. Tylko muszę odkryć, trzeba sobie nie odkryć, co bardziej znaleźć receptę na, jak to się nazywało, utwardzacz, czy coś takiego. Nic wielkiego, rozumiecie, ale jednak, dobra, więc w sumie może warto będzie nawet to sprawdzić, ale póki nie mam jeszcze pewności, jak to zrobić, to detale złotej biżuterii, potem jak będziemy mieli detale, stalowa część, wiecie, zrobimy twardą okładkę najlepszej jakości, żeby na pewno się to udało. Wybacz, że tak przez chwilę się nie odzywałem, no ale domownicy, rozumiecie. Całe szczęście już poleźli, więc można spokojnie sobie zająć się różnymi sprawami. Tak więc, co tam właściwie będzie mi potrzebne, żeby zrobić porządnie tą pierwszą książkę twardą? Wiecie, co najgorsze jest to, że w sumie sam nie wiem, co by to mogło być, więc... Może lepiej będzie, jeśli naprawdę sprawdzę gdzieś, jak się robiło to całe coś, co tam chciałem. Dobra, mam. Znalazłem receptę akurat w moim spisie recept, które akurat już trochę plączę się, ale znalazłem receptę w spisie, który przyrządziłem już na później. Tak więc potrzebujemy w sumie rzeczy, które nawet nie wiem, czy mam. Dobra. Potrzebujemy na pewno esencji śmierci, ekstraktu porządku i proszku spowalniającego. W sumie ekstrakt porządku łatwo będzie zrobić chociażby z zielonych galaretek. Albo to odkryłem, albo po prostu skądś to wiem. Ten cały płyn śmierci, tutaj to już niestety nie wiem nic. Prawdopodobnie trzeba będzie coś pobadać i liczyć na to, że to nam pomoże znaleźć. Natomiast proszek spowalniający... Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś mamy. Jeśli nie, to też trzeba będzie sprawdzać, chociaż... Co do proszku spowalniającego, na szczęście mam pewną teorię. Tak więc zobaczmy najpierw, czy jest i uwaga, uwaga... Oczywiście, że nie ma. To teraz tylko idę szukać czarnych glutów, bo w sumie... Bo dawały trochę punktów, nie pamiętam jakich. Może ilość też będzie wystarczająca, żeby opłacało się, nawet jeśli to będą jakieś czerwone czy coś, tylko
No nie ukrywam, jest delikatny problem, nawet nie wiem, gdzie je teraz znaleźć. Pewnie położyłem w jakimś najgorszym miejscu ze wszystkich możliwych i teraz się będę wkurzał, że ich nie ma. Nie, chociaż prawdopodobnie już wiem, gdzie. O, jest, przy okazji zrobiło się przynajmniej tyle, to teraz tak. Stalowe części, nie mamy misek. Czyli trzeba będzie zrobić ceczki, które nie są problemem. Dobra, fajnie, wciskamy w... No w sumie w kufer, czy tam jak to się nazywało, pień. I dalej, rób te sterowe części. Jedna porcja powinna wystarczyć. I dobrze, zobaczmy. No nareszcie. Czarne galery to kojarzy mi się trochę ze śmiercią, więc może... Może by nam coś pomogło, chociaż znając życie co śmierci będzie się zdobywało z jakiegoś, nie wiem, wyciskanego mózga czy coś. No pewnie tak. Ale w sumie coś tym przejmuję, się zobaczę później. Dobra. To teraz tak. W sumie... Dobrze też ogarnąć wino, ale... Tym się zajmiemy za chwilę, na spokojnie. Bo teraz jest ważniejsza sprawa, nawet jeśli to znaczy, że częściej będę musiał chodzić spać. Tak więc, chciałbym konkretnie zbadać wszystkie możliwe galaretki, których jeszcze nie badałem. A nóż, widelec, któraś będzie miała coś ciekawego. A, czyli nie badałem zielonej galarety? Dziwne. Ale tak, esencja, dobrze kojarzyłem, więc w sumie nie będę nawet czekał, gdzieby wcisnąć ją tutaj. I mówię, esencja porządku. Miałem po prostu rację, bo tutaj byłem pewien co do tego. Tak, teraz pomarańczowa. Zobaczymy, co z pomarańczówki właśnie można zrobić. Płyn i esencję. A niech będzie, że wsadzę to pomarańczowe i... trujące? Możliwe. Ale mniejsza z tym. No i czarna. Czarna. Też płyn i esencja. Niezmienne te galarety dosyć mocno. No i tą czarną musimy... Chyba znalazłem. Dobra. To jest tylko najgorsze, spowalniający proszek. Moją jedną nadzieją jest, szczerze, pajęczyną w sumie. Pajęczyny są lepkie, spowalniają w ogóle, więc jeśli znajdziemy, to jesteśmy uratowani, jeśli nie, to trzeba będzie się męczyć. I teraz, dobra, pajęczyna na proszek spowalniający, bo akurat nawet po kolorze poznaję. Dobra. Trzeba teraz tylko odłożyć niepotrzebne rzeczy w jakąś skrzynię czy coś. Mieć nadzieję, że to wystarczy. Cokolwiek, co tu można wepchać? Oczywiście, że nie, by czemu by było. Nie, dobra, sól. Jeśli się udało wepchać sól, to już po problemie. 3 ekstrakty. W takim też wypadku zieloną galaretę chyba zniszczę, bo nie chcę mi się tego wszystkiego porządkować teraz, a... Mam w sumie składniki na wszystko, co chciałem, chyba. Proszek spowalniający. Wywar śmierci. Ekstrakt porządku. Chciałem w sumie esencja śmierci, ale dobra. I mam to, co chciałem. To teraz tylko najgorszy element, czyli zbudować więcej miejsca na jakieś przechowywanie czegoś, bo w sumie nie mam tu miejsca już na nic. Dobra, czyli tak. Stojak alchemiczny. Strasznie dużo wymaga. Chyba nie ogarnę tylko za szybko, a tak to przynajmniej. Albo mi się wydaje się, albo trzeba będzie tu posprzątać to dosyć mocno. Ale dobra, co ja tam się znam, co ja narzekam. To się zobaczę później, jak będzie. Środek garbujący, dziękuję bardzo. I teraz tak. Miękka okładka jest z dwóch papierusów. I znowu skrzydła nietoperzy. Nieźle. Pewnie nie ma nocy, jak na złość, żebym mógł teraz szybko pójść po nie. A nie, jest. Tylko nie wiem, czy już nie za późno, żeby je spotkać. No miejmy nadzieję, że nie. I teraz tak. Wepcham tu w sumie wszystkie galarety, bo w sumie teraz są niepotrzebne. Jakieś tam inne. Tylko nie. Modlitwa wraca ze mną, wiara ze mną. Aha. A reszta niech na razie tu będzie i liczmy na to, że znajdziemy chociaż kilka tych nietoperów. Bo jeśli nie, to niestety mamy sporego problema. Pery powinny być gdzieś w tym miejscu chyba. O, hej, zombiak transportowy. Już drugi raz się widzimy. Już za późno na nie. No niestety. I trzeba będzie czekać cały dzień znowu na medytacji.
No niedobrze, niedobrze. Ale spokojnie, jakoś sobie poradzimy. No tak, widzicie, złoto już się zrobiło, srebro dalej się robi. Dalwe części też już są, więc dobrze. Muzyczka dalej przygrywa ta sama. Szkoda, że nie jest taka fajna, jak to jest w przypadku Moving Out, ale cóż. Nie można mieć wszystkiego. Więc teraz Bob, szybciej medytuj. I miejmy nadzieję, że znajdziemy te nietoperze w takich dawkach, żebym mógł spokojnie właśnie ogarnąć jedną książkę złotej jakości. Jeśli nie mylę, to właśnie było potrzebne do zrobienia modlitwy złotej. Bo mamy już wszystko, co właśnie poza tą książką jest wymagane, żeby się udało. Co prawda też będzie potem problem z kościołem znając życie, ale spokojnie, ogarnę. I nietoperze zaraz powinny zacząć się pojawiać. Możemy sprawdzić. Może jeszcze trochę za wcześnie, może nie. Super. Znowu się zablokowałem kamyka. Dobra. Hej, zębek transportowy, witamy ponownie. Pewnie kamień niesiesz jak zwykle. I proszę, są. Potrzebujemy 5 skrzydeł, więc jeszcze chwilka i będzie dobrze. I przy okazji chyba zarzucę póki co komendy też. Chociaż nie chcę się aż tam iść. Ja bym zarzucił komendę zombiakowi, nie przynoś więcej kamienia, ale... Jak mówiłem, szkoda mi czasu, żeby tam łazić. W sumie jest taka pora, to może zobaczymy, czy pszczoły uda się zebrać. Przydałoby się, żeby mieć już właśnie prywatne ule. Jest pszczoła. I jak myślę, trzeba będzie na spokojnie łazić w tej wczesno-nocnych porach i liczyć na to, że pozbieramy wszystkie pszczoły. Jest już za późno, żeby zebrać. No niestety. Okej, hej zombiak ponownie. Teraz chyba mamy już wszystko, co można byłoby sobie w ogóle wymyślić, jeśli chodzi o kwestię tych książków. Tylko złote części oczywiście odłożyłem, bo czemu bym miał inaczej zrobić. Mam nadzieję, że przynajmniej je odzyskam łatwo. Bo nie ukrywam, nie pamiętam, do której skrzyni je wcisnęłem. A i właśnie zapomniałem jeszcze o tym. Nie ma tego dużo. Ale przynajmniej jest cokolwiek. To teraz jeszcze zobaczę szybko, póki jestem w tym miejscu, co ewentualnie byłoby potrzebne na tą modlitwę. Odpoczynek. Tak jak myślałem. A, i to nawet nie daje mi pewności, że będzie złota. Jeśli będzie srebrna, to i tak fajnie, ale szanse na złotą to jest chyba podstawa, jeśli chcę mieć porządne zombiaki. I w sumie trupy też do cmentarza, bo osiągnąć poziom 200. Nie sądzę, żeby było, no, realne bez tego. Ale dobra, coś tam przejmuję. Ogarniemy wszystko na spokojnie sobie później. Teraz naszym celem jest po prostu sama w sobie książka. Teraz w sumie jak będziemy mieli książkę, to już mamy wszystko. Tak de facto, bo w sumie to jest jedyne, czego nam brakowało do tej modlitwy. Więc dobra. Mamy to, czyli teraz miękka okładka. Z miękkiej potem robimy... Oczywiście. Twardą poziomu pierwszego, czyli... Tak, i to dalej. Przemielamy, aż tak po 20 przemieleniach. Fajny sposób na zdobywanie niebieskich punktów, tak. Przemielamy kolejny raz, tym razem już będzie posrebrzana. I... 2 kawałki. Jak na złość zabrakło jednego. Tak więc nie ma co czekać, idziemy. Ogarniać. Właśnie, co chciał ostatnio ode mnie kupiec? A, dobra, wdzięczki chciał. W sumie, tak czy siak jeszcze tego nie zdobędziemy za szybko. I miliony czerwonych punktów za przetopienie srebra. Dobra. Detale złotej biżuterii, jeszcze raz. Chyba najbardziej czasochłonny element teraz ze wszystkich. Ale na całe szczęście przynajmniej energii nie żyle strasznie dużo. I nie będę ukrywał, trochę się obawiam, że może mi wiary zabraknąć po tym wszystkim na zrobienie książki. W sumie jakiej książki? No tej, modlitwy. Mam tylko 11 punktów, a znaleźć życie potrzebne będzie jakieś 20 czy coś. W takim wypadku to jedną nadzieją będzie przeczekanie kolejnego tygodnia, zanim uruchomimy nasze systemy modlitewne o zmarłych. Twarda okładka jakości złotej. Szczęście mioda mam, więc się udało, trochę niebieskich punktów znowu. I uwaga, uwaga, zabraknie. Ja to czuję po prostu. Chociaż...
O dziwo, nie zabrakło. Aha, no ta, to jest dopiero okładka, zapomniałem o książce. Zrobić książkę, to trzeba co? Złota książka, muszę mieć pewność, że będzie złota, czyli złoty rozdział. Okej. Żeby zrobić złoty rozdział, potrzebuję czego? Złotych notatek, 3 razy. Okej. A na złotą notatkę potrzebuję złotą opowieść, której mam tylko 2. No dobra. Sprawdzi co i jak. W najgorszym wypadku będę miał srebrne, a nie złote. Nie mam wystarczająco oczywiście złotych opowieści. I nie ma papieru. Dobra, zrobimy to na spokojnie kiedy indziej, jak będę miał ostatnią złotą opowieść. Teraz chyba lepiej nie ryzykować jakością naszego manuskryptu modlitewnego względem tego, żeby, no, na siłę to forsować. Dobra, to teraz czas iść po winogrona. Z nadzieją na to, że zdobędziemy wszystko, co jest potrzebne do kolejnych złotych butelek. To jest tak, balsamiarstwo, widzę, że to są jakieś fajne rzeczy na przechowywanie trupów. Jakby trochę archemii, chirurgii i takich innych rzeczy. W teologii jest coś fajnego związanego z... Tutaj są jakieś okna witrażowe. Może warto byłoby się tym zainteresować. Chociaż... Ja w sumie czemu nie wezmę? Dobra, to dzisiaj w takim razie będziemy ulepszać kościoła. Nadziejam na to, że w sumie będzie już wystarczająco dobry, żeby biskup się odczepił od swojego. No, musi być taki i taki. Okej. 3 winogronka. Wystarczająco, mam nadzieję, na porcję soku, żeby wino wyprodukować. Ktoś mówi, że trochę zabrakło, ale chyba miałem jakieś zapasy też w piwnicy, więc... No takie ciekawe. W piwnicy, która w sumie się kojarzy z piwem, jeśli chodzi o nazwę polską, o piwnica. Ja robię wino, a nie piwo. Chociaż w sumie to jest kwestia tego, że chmielu nawet nie posiadam, więc... Dobra. Zobaczmy, jak to mamy. No idealnie, po prostu idealnie. 2 złote soki z szansą na złote wino. Miejmy nadzieję, że gra mnie nie zawiedzie ponownie. No i oczywiście złote. 50 szans na to, że będzie najlepszej jakości. Standardowo. I cyk. W sumie byłem na dole, to mogłem zobaczyć, co jest potrzebne w kościele. Tak, dobry pomysł. Jeśli mam go rozbudować, to trzeba wiedzieć, co jest potrzebne, a nie na ślepo. I w sumie widzę, że pomału się też zbliżamy już do końca czasu odcinkowego. Więc dobra. Wygodnych ławek nie ogarniemy, mamy 2 konfesjonały, tak. Świeczniki jakieś naścienne. 1 i 2, oczywiście bym 2 robił. Okno witrażo... Okej, żelazne części zaawansowane, okej, ale musieli żądać tej biżuterii. Dobra, w takim przypadku pora przygotować pełno żelaza i zrobić chociaż świeczniki naścienne. O ile już mogę je robić, nie są tak zbugowane jak ostatnio. I w sumie przerobimy całe żelazo, które mamy na podstawowe i na zaawansowane. Przy czym podstawowych chyba będę miał więcej niż zaawansowanych. Chociaż... Z tego co kojarzę, że trochę tego już narobiłem, więc może wystarczy na jakiś czas. Dobra, Bob, prześpij się, żeby odzyskać tą energię. I spokojnie, już niedługo nie będziesz musiał tak często wchodzić spać, jak będziemy mieli te butelki wina. Chociaż w sumie samo w sobie wino nie jest wystarczające, trzeba będzie ogarnąć też coś jeszcze lepszego. No i oczywiście srebro, które na obecny moment dla mnie jest chyba najbardziej bezużytecznym materiałem. Dobra. 45 sztabek żelaza, dobrze widziałem? Chyba tak. Podstawowych części mam dobrze, ale dorobię jeszcze, tak nie wiem, z ile? Tak z 3 razy w sumie. I teraz zaawansowanych części jest 5. Tak chociażbym chciał mieć z nie wiem ile. No, dobra. Tyle powinno wystarczyć, chociaż zanim to zrobimy, to mnie 1 000 000 lat. Ale powinno wystarczyć na postawienie chociaż kilku świeczników. I teraz tylko czekać, aż Bob grzecznie się tym zajmie. Największa wada tej gry. Wszystko tyle energii żre i po prostu tyle czasu wymaga, że aż czasami szkoda. Gadać. Super. Trzeba iść teraz szybko do chałupy coś żyć, bo w sumie spać się nie chce.
A niech będą buraki, tak mam ich dużo, co? Obecnie mam wystarczą, chociaż chwilowo. I dobra, wszystko na świeczniki dwójki już jest. Teraz tylko do piwnicy, żeby zobaczyć, że wina dalej nie ma, bo jakby inaczej. I niedługo trzeba by naprawdę być już zainteresować prawdopodobnie tymi całymi, no, jak to się nazywa? No tymi, no, trupami pod kątem zbierania krwi w ogóle. Zanim świeczniki dwa dostawił, to świeczniki naścienne. No nareszcie! Tak długo czekałem, aż by domki postawić. I jeszcze gdzieś jest jakieś miejsce na nie... O! Idealnie. Szybko polepszymy jakość kościoła niewielkim nakładem sił i będzie dobrze. Dobra. Można jeszcze więcej postawić, więc w sumie fajnie, tylko już chyba wszystkie miejsca zarezerwowane użyliśmy. Okej. Okay. To teraz ile mi zostało części? 10 zaawansowanych, a potrzeba na świecznik 1, 4. Czyli dobra, rozmontujemy te świeczniki jedynki, które tu są, kosztem właśnie dwójek. I pomału miejmy nadzieję, że jakoś ten kościół będzie się rozbudowywał, bo w sumie... Aż tak trochę szkoda patrzeć na to, że tak wolno postępy idą. Chociaż w sumie teraz to podskoczyło nieźle dzięki tym... No, świecznikom naściennym. Dobra, świecznik dwójka, standardowo tutaj. Tutaj. I już jest dobrze. Teraz tylko będę musiał zapalić świecę na czasie mszy i będzie bardzo dobrze. Więc w sumie jakoś 31, a nasz cel od biskupa to... 50. No cóż, połowa za nami przynajmniej. Chociaż w sumie wiem, co by mogło nam mocno pomóc z tym wszystkim. Albo świecznik trójka. Co w sumie raczej nie będzie zbyt takie szybkie. Potem dalej są jeszcze jakieś konfesjonały dwójki, kamienne ołtarze. No i kamienne kadzielnice. I pierwsze w ogóle kadzielnice. Z tego raczej już ani rusz. Ale cóż. Jakoś trzeba to ogarnąć po swojemu. Chociaż i tak nam się cokolwiek udało, więc nie jest tak źle. Dobra. Jest jeszcze jakiś sposób na to, żeby szybko zarabiać. No nareszcie są butelki. I uwaga, uwaga. No tym razem mnie Bob nie zawiódł. I w sumie w obecnej sytuacji mógłbym łatwo teraz pójść sobie w sumie do tych, jak to się nazywa, do lochów, trochę tam pozwiedzać. Chociaż chyba tam nie ma niczego, co by nam pomogło z naszym problemem niewielkim. Odnośnie tych, jak to się nazywa. Odnośnie krwi czy czegokolwiek innego, więc chyba nie ma większego sensu. Dobra. W takim wypadku mamy już tam te 23 minuty. Mam nadzieję, że odcinek był jakkolwiek udany, bo w sumie trochę nie w formie dzisiaj jestem, no ale obowiązki to obowiązki, jakąś grę trzeba było zarzucić. Więc w sumie mamy graveyardę i tyle. I dobra. Do następnego odcinka oczywiście postaram się ogarnąć już dużo rzeczy, bo w sumie będę miał chyba wolną chwilę, to się spróbuję coś tam właśnie poogarniać porządniej. No i w sumie nie wiem, co więcej mam mówić. To tyle. Trzymajcie się. Hej.